Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać takie skarpetki zwijane, bardzo modne w tym sezonie, do leggingsów. Zobaczcie, one praktycznie same nam się będą układały na stopie. Skarpetki te podpatrzyłam tak w zasadzie z Temu, ze sklepu internetowego, gdzie już miałam zakupić sobie podobne skarpetki. Już znajdowały się w moim koszyku, kiedy stwierdziłam, że przecież sama sobie mogę takie skarpetki zrobić. Więc w zasadzie zrobiłam. No i tak, mam dwie wersje. To jest wersja dla dziecka, dla mojej córki, na rozmiar stopy 34, więc te są zdecydowanie mniejsze. Prezentują się w ten sposób. Jeszcze nie były prane i blokowane, natomiast wyglądają całkiem ładnie. Niestety mam dwie lewe tutaj nogi, więc wygląda to tak jak, o, jak to wygląda. To są skarpetki. Tutaj mam skarpetkę już jedną gotową dla osoby dorosłej na rozmiar 38. Co będziemy potrzebowały do tych skarpetek? Ja mam taką włóczkę, która sama jest tak pięknie barwiona. Uwielbiam je, ponieważ tak naprawdę nie potrzeba żadnego wzoru, żeby bardzo fajny efekt wyszedł. Zobaczcie, jakie ładne kolorowe wychodzą. Jest to włóczka, którą zakupiłam w Wielkiej Brytanii, w Lidlu. Natomiast zakładam, że w Polsce również można znaleźć bardzo dużo ciekawych kolorowych włóczek do skarpetek, włóczek skarpetkowych. Moja włóczka w składzie ma 75% wełny. To jest wełna superwash, co oznacza, że można prać te skarpetki w pralce. I 25% poliamidu. I teraz tak. Ja pracowałam na drutach o rozmiarze 3 mm. Próbka tutaj, próbka tej skarpetki, to tej włóczki, to 20 oczek na 28 rzędów, co daje 10 na 10 cm. No i do tej większej skarpety będę potrzebowała jeszcze jednego motka, co znaczy, że na większe skarpety zużyję dwa motki tej włóczki, gdzie tutaj tej włóczki jest 200 metrów w jednym motku, 75 gram. Natomiast do tych mniejszych skarpetek wystarczył mi jeden motek tak jak mówię, te skarpetki mniejsze były robione na rozmiar 34 stopy. Więc te są zdecydowanie mniejsze i węższe zdecydowanie, bo to są skarpetki dziecięce. W jaki sposób będziemy je robić i co będzie jeszcze Wam potrzebne? Będziecie potrzebowały oczywiście nożyczki, igiełkę dziewiarską. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie na koniec. Tutaj oczka będziemy zamykały sobie tak zwanym ściegiem kuchennym, kitchener stitch, żeby zamknąć je na górze sobie, żeby taka fajna nam tutaj wyszła okrągły czubeczek. Będziecie potrzebowały też takich, o, blokerów na koniec, bo ponieważ po wypraniu skarpetki należy blokować, żeby miały ładny kształt. Ta skarpetka ani te dwie jeszcze nie były blokowane, więc wygląda to jak wygląda. Natomiast po blokowaniu będą one zdecydowanie lepiej się prezentowały. Także takie blokery do skarpetek serdecznie polecam. Dziurki tutaj są po to, żeby ta skarpetka lepiej się suszyła, żeby było to przewiewne. Oczywiście ja mam takie z możliwością dostosowania do rozmiaru stopy. Niektóre stopy są większe, wiadomo, więc rozmiar takiego blokera również można sobie dopasować do tej skarpetki. Jak widać, można powiększać sobie tego blokera. Będziecie potrzebowały także jeden marker zdecydowanie wystarczy, gdzie będziemy wiedziały, gdzie mamy początek, koniec rzędu,
Będzie to nam przydatne, szczególnie w miejscach, gdzie będziemy sobie o tutaj zmniejszały spięty na resztę naszej skarpety. Pięta jest robiona tak zwanym ściegiem. Wzmocniona jest to pięta, robiona właśnie specjalnym ściegiem takim, żeby nie pruła nam się, kiedy będziemy zakładały buty, żeby nie zniszczyć sobie tej pięty zbyt szybko. No i tak jak mówię, tutaj mamy ten ściek na wzmocnienie pięty, tutaj będziemy miały ściek kuchenny przy zamykaniu oczek na czubku naszej skarpety. No a tutaj mamy zwyczajnie ściek, tutaj będziemy robiły ściegiem, ściągaczem 1:1, następnie mamy jersey i tutaj będziemy robiły oczka francuskie. Wszystko po kolei Wam pokażę, jak robić tą piętę, jak zamykać, jak zmniejszać sobie tutaj później tą piętę i przechodzić już do robienia dalszej części skarpety. Jak tutaj zamykać oczka. Zobaczcie, te oczka są tutaj zamykane, żeby zwęzić tą skarpetkę. Pokażę Wam, jak to wygląda na zwyczajnej skarpecie. Zobaczcie, musimy oczywiście tą skarpetkę sobie w ten sposób zwężać na końcu, żeby wyglądała jak skarpeta, oczywiście. Tak to wygląda tutaj po bokach. To jest zamykane na brzegach. I tak będziemy to robić. I wszystko krok po kroku Wam pokażę. Będę z Wami dziergała rozmiar dla dorosłych. Natomiast podam Wam również, ile oczek nabrałam na ten mniejszy rozmiar. Bo może będziecie miały grubsze druty, to będziecie mogły sobie robić tym mniejszym rozmiarem, a wyjdzie Wam większa skarpetka. Tak jak ja mówiłam, ja moją skarpetkę będę robiła na drutach o rozmiarze 3 mm. Na skarpetkę dla osoby dorosłej nabrałam 56 oczek, natomiast na skarpetkę dla tej mniejszej stopy nabrałam 44 oczka tutaj na obwód, na ściągacz. Także zaczynamy od nabrania oczek na tą skarpetę większą, na rozmiar dla osób dorosłych. No i ja to robię w ten sposób. Tutaj mam dłuższą niteczkę, tutaj mam nitkę od kłębka, kładę sobie na dłoni, owijam jedną stroną nitki kciuk, następnie palec wskazujący i tutaj te dwie nitki trzymam. I następnie wbijam się drutem tutaj w tą przerwę między kciukiem, w tą dziurkę, łapię sobie tą nitkę następnie od palca wskazującego i przez tą dziurkę przeciągam i mam pierwsze oczko. Kciuk z powrotem i znowu w ten sposób nabieram sobie oczka. Znowu kciuk, wbijam się w tą dziurkę, łapię nitkę od palca wskazującego i przeciągam tędy przez tą dziurkę. Mam 3 oczka. Nabieramy 56 oczek. Będziemy pracowały na drutach z żyłką, ponieważ ja nie cierpię pracować na drutach, na 5 drutach, na drutach pończoszniczych. Dlatego będziemy pracowały Magic Loopem i to Wam również pokażę krok po kroku, jak używać tego Magic Loopa. I moje druty, moja żyłka ma 60 cm, także do tych, żeby pracować Magic Loopem, to trzeba jednak troszeczkę tą żyłkę dłuższą mieć, żeby można było ją wyciągać zarówno z jednej strony, a z drugiej, żeby można było wyciągać drut. Także nabieramy sobie 56 oczek na nasze druty z żyłką. Kiedy nabrałyście już 56 oczek na nasze druty, musimy podzielić sobie teraz tę liczbę oczek na połowę, ponieważ jedną połowę oczek będziemy miały na jednym drucie, a drugą połowę będziemy miały na drucie drugim. I odliczamy sobie tutaj z tylnej strony 28 oczek. 56 na 2 to 28 oczek. I liczymy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6 i 8. Kiedy odliczyłyśmy te 28 oczek, w tym miejscu wyciągamy sobie żyłkę. W ten sposób. I tak, te oczka
od których wychodzi nam nitka, zostają na drucie z tyłu. Te oczka, które sobie teraz przeciągnęłyśmy, umieszczamy na drucie z przodu. Wciskamy sobie ten drut w te oczka. Teraz zwróćcie uwagę, czy nie są one przekręcone, czy nie zawijają nam się, ponieważ później będziemy miały problem ze ściągaczem, bo będzie nam się zwijał. Jeżeli nie ściągają nam się, nie skręcają nam się oczka, drut z tyłu, tam gdzie znajduje się nitka, wyciągamy z tych oczek. Ten drut z przodu z oczkami zostawiamy w tych oczkach. I co teraz robimy? Łapiemy sobie nitkę i zaczynamy pracować na tych oczkach tutaj z przodu na drucie. Pamiętajcie, zwróćcie uwagę jeszcze raz, czy te oczka tu z tyłu nie przekręcają się. Przykładam sobie te oczka do siebie i zaczynam pracować na tym drucie z przodu. A że ma to być ściągacz oczko prawe na oczko lewe, to od razu zacznę przerabiać sobie te oczka ściągaczem prawe-lewe. I w związku z tym, że będziemy pracować na okrągło, musimy odpowiednio przerabiać sobie oczka. Więc pracując na okrągło, oczko prawe przerabiamy, wbijając się tutaj od dołu w oczko. Kolor nitki akurat nie współgra z kamerką. Wbijamy się tutaj od dołu w to oczko i przerabiamy to oczko na prawo. Dociągnijcie sobie, bo tutaj będą się nam łączyć te przód z tyłem. Następnie mamy oczko lewe. Oczko lewe przerabiamy w ten sposób. Wbijamy się tutaj od środka w oczko, nawijamy nitkę na drut i przeciągamy przez to oczko. I znowu oczko prawe tutaj od dołu się wbijam w to oczko i przerabiam je na prawo. Natomiast oczko lewe, jeszcze raz, wbijam się od środka w oczko, nawijam to oczko nitką, drut na nitkę, nitkę na drut i przeciągam przez to oczko. I tak pracujemy, oczko prawe, oczko lewe. I zaraz dojdziemy do końca tego, do końca oczek na tym drucie. I jak pracować Magic Loopem, zaraz pokażę Wam dalszą część. Bo to będzie tylko i wyłącznie połowa naszych oczek przerobiona, jeżeli skończymy oczka przerabiać na tym drucie. Mamy prawe, lewe i tak dalej. Zbliżam się do końca oczek na tym drucie. Zobaczcie, kończę tutaj na lewym. I zobaczcie, odwracam teraz tą robótkę tak, że te oczka, które przed chwilą przerobiłam, znajdują się teraz z tyłu, na tylniej drucie, a te oczka nieprzerobione mam teraz z przodu. I tak, wyciągam sobie teraz ten drut z tych przerobionych oczek, wyciągam go, a drut w oczkach nieprzerobionych umieszczam z powrotem. I teraz będę przerabiała te oczka na tej nieprzerobionej części. Łapię sobie z powrotem nitkę, łapię teraz ten drut i przykładam sobie te oczka do siebie. I tu skończyłam na oczku lewym, więc z tej strony zaczynam od oczka prawego, czyli wbijam się od przodu w te oczka. To mam oczko prawe, teraz oczko lewe, prawe, lewe. I tak lecimy do końca, aż skończą nam się oczka na tym drucie i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że skończyliśmy nasze okrążenie. Tak będziemy robiły za każdym razem. Będziemy przerabiać oczka na jednym drucie, następnie odwracać sobie, wyciągać drut, a ten pierwszy wsadzać w oczka z powrotem. Już zaraz dojdę do końca tego rzędu, do końca oczek na tym drucie i znowu będę musiała sobie wyjąć żyłkę z jednej strony, z drugiej strony drut i umieścić drugi drut w oczka
jeszcze nieprzerobione. I zobaczcie, znowu odwracam robótkę. Tu sobie trochę wyciągam tą żyłkę. Zobaczcie, pracowałam na tym drucie, więc teraz wyciągam sobie ten drut z tyłu, a drut z przodu umieszczam z powrotem w oczkach. Łapię niteczkę i kontynuuję. I tu będzie już mój kolejny rząd. Bo tu mam nitkę początkową. Ja tu sobie tym markerem łapię na początku oczka. Nie będę go przesuwała, przekładała, bo to nie ma sensu. Po prostu tutaj go mam, tutaj go sobie zaczepiam i za każdym razem jak przerabiam oczka, wiem dokąd muszę dotrzeć, żeby skończyć okrążenie. Zawsze muszę wracać do miejsca, gdzie jest ten znacznik. Więc tutaj mam kolejne okrążenie i robię znowu sobie ten mój ściągacz. Mam oczko prawe, oczko lewe, tak jak do tej pory. I w ten sposób przerabiam. Ja w mojej skarpetce, tej dla dorosłych, przerobiłam 11 rzędów właśnie tych oczek prawych i lewych tego ściągacza. I właśnie po tych 11 rzędach spotkamy się ponownie i pokażę Wam, co będziemy robiły dalej. Czyli teraz pracujecie tym Magic Loopem, przerabiając sobie oczka raz na jednym drucie, następnie na drugim drucie i wracacie do początku rzędu i robicie znowu to samo. O, przerobimy sobie, zobaczcie, znowu jestem na końcu, odwracam sobie tą robótkę, wyciągam żyłkę z tej strony, tutaj wyciągam drut, a ten umieszczam z powrotem w oczkach, których jeszcze w tym rzędzie nie przerobiłam. I zobaczcie, tutaj mam znacznik, to znaczy, że jeszcze nie skończyłam rzędu, że muszę przerobić jeszcze te oczka i dopiero tutaj będzie mój koniec i początek rzędu. Czyli lecę teraz na tej stronie, na tych drutach z tej strony, na tych oczkach. W ten sposób pracuje się Magic Loopem. Zobaczcie, tutaj jest zarówno z jednej strony, jak i z drugiej taka lupka. I dzięki temu nie musimy pracować na 5 drutach. Wystarczają nam te 2 z żyłką. I spokojnie można na nich robić skarpety, czapki, rękawy. Nie potrzeba 5 drutów. Chyba, że ktoś nie lubi metody Magic Loopa, to wtedy dzierga sobie na 5 drutach. I tak jak mówię, widzimy się po zrobieniu. U mnie jest 111 rzędów. U Was oczywiście może być tyle, ile na ile macie ochotę. A ja wrócę do Was po 11 rzędach. Mamy już przerobionych tych 11 rzędów, bądź ile Wy tam wykonujecie. Przechodzimy do pierwszego naszego paska kolorowego. Oczywiście moja włóczka w ten sposób się układa. Ja mam taką kolorową. Od czasu do czasu muszę też trochę zerwać nitkę, żeby dopasowały mi się kolory, bo chcę drugą skarpetkę mieć mniej więcej taką samą. Natomiast jeżeli Wy nie macie takiej włóczki, a chciałybyście zrobić właśnie takie kolorowe paseczki sobie pomiędzy tymi zwijanymi elementami, wystarczy dołączyć po prostu inny kolor włóczki za każdym razem, kiedy przechodzicie do tych właśnie paseczków. Nie ma akurat w tym przypadku żadnego problemu. No i tak, ja nie zmieniam drutów w tym momencie, dziergam cały czas tymi samymi drutami co ściągacz, czyli 3 mm. I w tym momencie przechodzę po prostu do tego paska wykonywanego oczkami prawymi. Czyli po prostu zwyczajnie pracuję teraz wszystkie oczka, przerabiam na prawo. I w związku z tym, że w przypadku, kiedy dziergamy na okrągło zwykły jersey, przerabia się za każdym razem cały czas oczkami prawymi. Nie ma tutaj lewej strony, jest tylko prawa strona, dlatego cały czas dziergamy oczkami prawymi, jeżeli chcemy zrobić jersey. I u mnie tych rzędów, tego jerseyu jest 7, więc dziergamy sobie oczkami prawymi 7 rzędów. Oczywiście znowu powtarzam, jeżeli chcecie, możecie zrobić więcej, możecie zrobić mniej. Natomiast ja robiłam 7 rzędów oczkami prawymi.
Po tych 7 rzędach przejdziemy dalej. Spotkam się z Wami, jak zrobię 7 rzędów. Jak już przerobiłyśmy 7 rzędów naszych oczek prawych, teraz przejdziemy sobie do ściegu francuskiego. Ścieg francuski na drutach to wygląda następująco. Jeden rząd wykonujemy oczek lewych, ponieważ jak wiecie, na okrągło nie ma strony lewej, jest tylko prawa. Więc pierwszy rząd oczek przerabiamy na lewo. Drugi rząd wtedy przerabiamy na prawo. I znowu na lewo i na prawo. I w ten sposób wyjdzie nam ścieg francuski na okrągło. Czyli teraz przerabiamy sobie pierwszy rząd na lewo, a następnie przerobimy sobie rząd na prawo. I w ten sposób będziemy powtarzać te 2 rzędy 3 razy, a ostatni rząd przerobimy sobie tylko na lewo. I później wrócimy z powrotem do naszego jerseyu. Musimy robić tyle razy, raz, dwa, trzy, cztery, te rzędy takie oczek lewych muszą być. 4 razy musimy zrobić oczka lewe, a 3 razy, ponieważ raz, dwa, trzy, tutaj pomiędzy będą oczka prawe. Raz, tutaj drugi rząd prawych i trzeci rząd prawych. A tu znowu polecimy 7 rzędów oczkami samymi prawymi. Czyli teraz robimy ścieg francuski. I tak jak mówię, pierwszy rząd to są oczka lewe, drugi rząd, okrążenie. A drugie okrążenie będą to oczka prawe. I znowu oczka lewe i następne okrążenie oczka prawe. I tak robimy, aż powstaną nam 3 takie paski, 4 takie paski oczek lewych. I następnie przejdziemy znowu do ściegu z samych oczek prawych. Więc teraz mamy oczka lewe. A po tych oczkach lewych mamy całe okrążenie oczek prawych. I tak powtarzamy ten element, te 2 rzędy, aż uzyskamy te 4 paski oczek lewych. Ja już skończyłam tutaj robić tymi oczkami prawymi i lewymi. Zobaczcie, skończyłam na oczku lewym. Tu są moje oczka ostatnie lewe. Mam te 4 paski, raz, dwa, trzy, 4 paski oczek lewych. I teraz zobaczcie, znowu będę robiła sobie 7 rzędów oczkami prawymi i znowu te 4 paski z kombinacja oczek lewych i prawych, tak żeby wyszły 4 paski i znowu oczka prawe. Znowu kombinacja oczek prawych, lewych, żeby powstał nam ścieg francuski i znowu oczka prawe. Ja powtórzyłam sobie, tych oczek lewych mam raz, dwa, trzy, cztery. Te paski z oczek lewych i prawych mam 4. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, bo jeszcze po tym ostatnim pasku zrobiłam sobie 5 pasek z samych oczek prawych. Więc powtarzamy, oczywiście Wy możecie zrobić sobie ich mniej lub więcej. U mnie są 4 te paski z ściegiem francuskim i raz, dwa, trzy, cztery, 5 pasków ściegiem tym prostym, zwykłym z oczkami prawymi. Więc jak przerobicie sobie ostatni już ten pasek z oczek ściegu francuskiego, przeróbcie sobie jeszcze jeden pasek tymi oczkami prawymi i wtedy spotkamy się i pokażę Wam, co robimy dalej z piętą i jak lecimy na długość dalej ze stopą, zamykając sobie tutaj oczka, a następnie tutaj na palce. Tak, jeśli zrobiłyście już tą górną część skarpetki, czyli ten element tutaj do razem z tymi oczkami prawymi tutaj, czyli ja mam 4 powtórzenia tych rzędów francuskich, plus raz, dwa, trzy, cztery, 5 powtórzeń tych rzędów oczkami samymi prawymi. I teraz będziemy przechodziły do pięty. Pięta jest robiona takim wzmocnionym ściegiem, żeby nam się nie przetarła zbyt szybko napięcie. I teraz będziemy przechodziły już do pięty. I teraz tak, tutaj widać mój znacznik, to znaczy, że tutaj mam przód, a tutaj jest mój tył skarpety. I tak, wkładam sobie drut
tutaj w te oczka z tyłu, ponieważ będziemy pracowały teraz na tylnej części skarpety. Wyciągam sobie tutaj ten drut z przodu i muszę przerobić sobie tylko te oczka, te 28 oczek na drucie tutaj z tyłu i tu muszę przerobić je oczkami lewymi, ponieważ tutaj mam stronę lewą. Więc te oczka przerabiam sobie na lewo. Pierwsze oczko ściągam bez przerobienia z drutu. Kolejne oczka przerabiam na lewo. Także wszystkie oczka. Wszystkie oczka przerabiamy sobie na lewo. Aż nam się skończą tutaj na drucie z tyłu naszej skarpety. Kiedy jesteśmy na ostatnim oczku tutaj, na końcu tego rzędu, zobaczcie, nie przerabiamy go tak jak do tej pory oczka lewe, że drut nawijamy, włóczkę nawijamy na drut i przeciągamy przez oczko, tylko nawijamy tym starym, robimy to oczko tym starym babciowym sposobem, czyli normalnie wbijam się w oczko i po prostu łapię nitkę i przeciągam ją przez to oczko. Jeszcze raz, wbijam się w oczko i tak tutaj nitka idzie pod spodem i przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i co teraz robimy? Teraz pierwsze oczko będziemy ściągać zawsze bez przerobienia. Pierwsze ściągamy i tak. Pierwsze mamy oczko prawe, natomiast drugie oczko, zobaczcie, wbijam się, tak jakbym chciała to oczko przerobić na lewo, czyli tutaj od tej strony i ściągam je bez przerobienia, a ta nitka wciąż jest z tyłu. I znowu oczko prawe, a tu wbijam się tak jakby na lewo i ściągam to oczko z drutu. Oczko prawe i ściągam. Oczko prawe i ściągam. Prawe i ściągam. I w ten sposób przerabiamy do końca rzędu, a oczko ostatnie w tym rzędzie będzie takim oczkiem lewym, jak Wam pokazałam przed chwilą ostatnie oczko lewe. Czyli takie przerabiane babciowym sposobem, a nie tym takim na okrągło. Jestem tutaj na końcu, wbijam się, nitka pod spodem, pod drutem i przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę i na lewej stronie robię dokładnie to, co, jak oczka nam wyglądają. Ściągam pierwsze oczko z drutu, wbijając się tutaj od środka w to oczko i następnie tutaj są oczka lewe, te z nawijaną nitką na drucie. Wszystkie oczka, zarówno te, które ściągałam w poprzednim rzędzie bez przerobienia, jak i te przerobione na prawo, przerabiam sobie tutaj na lewo, nawijając nitkę na drut i przerabiając oczko na lewo. Natomiast ostatnie oczko za każdym razem ściągamy sobie, znaczy przerabiamy sobie babciowym sposobem z nitką pod drutem, czyli wbijam się jak na lewo, nitka tutaj jest pod drutem, tutaj mam drut, a tu mam nitkę i przerabiam na lewo. I znowu odwracam i robię dokładnie to samo, co przed chwilą. W ten sposób powstaje nam taki ściek wzmocniony, taka wzmocniona pięta. Ściągam pierwsze oczko, kolejne jest prawe, a później ściągnięte. Prawe i ściągnięte, prawe i ściągnięte, prawe, ściągnięte. I teraz tak, w zależności od tego, ile nabrałyście oczek, bo mogłyście mieć inny rozmiar drutów, inne próbki Wam wyszły, bądź robicie inny rozmiar. W zależności od tego, jaka była ilość oczek, tyle rzędów będziemy przerabiać. To jest tutaj akurat ważne. Tutaj mam oczko ściągnięte, przerobione i oczko lewe. I tak, u mnie tutaj na drucie z tej jednej strony było 28 oczek. W tej skarpetce dziecięcej miałam tutaj na drucie 22 oczka. I w zależności od tego, ile macie tutaj oczek na drucie, będziemy robiły określoną ilość rzędów. I
Zasada jest taka, według książki, na której ja się uczyłam robić skarpetki, jeżeli tutaj mamy 28 rzędów, 28 oczek, odejmujemy sobie od tego 2, to co oznacza, że przerabiamy 26 rzędów tego wzoru wzmocnionego takiego. W przypadku tych moich 22 oczek, które miałam na skarpecie dziecięcej, odejmuję również 2 oczka i zostają mi 20 oczek i tym sposobem będę robiła 20 rzędów, a nie 22. Zawsze od ilości oczek odejmujemy sobie 2 i tyle rzędów musimy przerobić. Oczywiście mówię, że jest to według książki, według której ja się uczyłam. Wy możecie znać inne sposoby, inne metody, możecie sobie zrobić dłuższe, krótsze te pięty. Ja natomiast robię w ten sposób właśnie, w jaki się nauczyłam z tej książki. Więc w związku z tym, że ja mam tutaj 28 oczek, ja będę przerabiała sobie 26 rzędów właśnie w ten sposób. Ten pierwszy rząd, który miałyśmy tutaj na lewo, się nie liczy. Zaczynamy liczyć dopiero od prawej strony. Czyli ja miałam tutaj jeden rząd, później przeleciałam na lewo drugi rząd, teraz zrobiłam rząd trzeci i teraz będę robiła rząd czwarty. I widzimy się, za każdym razem na stronie prawej musimy ściągać sobie, przerobić jedno oczko na prawo, a drugie ściągać. I tak do samego końca. Czyli jedno oczko prawe, jedno ściągnięte, prawe ściągnięte. Tak będziemy robiły na stronie prawej, a na stronie lewej wszystkie oczka będziemy przerabiały na lewo. Pamiętajcie o tych oczkach brzegowych. Pierwsze oczko zawsze ściągamy, wbijając się w to oczko od środka, a ostatnie oczko przerabiamy na lewo metodą babciową. Dlatego to jest ważne, ponieważ zobaczcie, tutaj będzie nam powstawał taki łańcuszek, pod który będziemy się wbijały i nabierały oczka napięte. Tutaj będziemy te wszystkie oczka sobie z boku nabierały i łączyły później piętę z całością. Także teraz dziergamy sobie określoną ilość rzędów. Ja mówię, że 26 rzędów będę przerabiała, jeżeli mam tutaj 28 oczek. I widzimy się, jak przerobię te wszystkie oczka, rzędy. Jak już przerobiłyśmy te 26 rzędów naszej pięty wzmocnionej. Zobaczcie, jaki to jest ładny ściek. Bardzo ładnie on wygląda. Teraz przejdziemy do formowania sobie tutaj tej naszej główki pięty, czyli tego tutaj elementu. I co robimy? Mamy 28 oczek na drucie. Musimy podzielić sobie te oczka teraz na 3. Wiadomo, na 3 się nie da. I tak, tu będziemy miały z jednej strony 9, z drugiej strony 9, a w środku będziemy miały 10 oczek. I przerabiamy sobie najpierw 9 oczek na prawo. Pierwsze oczko ściągamy z drutu bez przerobienia. Mamy 1. I oczywiście przerabiamy tak, jak tutaj ten nasz, ta nasza wzmacniana wersja. Czyli pierwsze oczko ściągamy, oczko prawe, oczko ściągane, czyli mamy 3, prawe ściągane 4, prawe ściągane 6, prawe ściągane 8 i tu mam 9 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, zapomniałam, że to oczko tu się wlicza. 2, 4, 6, 8, 9. Umieszczam sobie teraz tutaj marker po 9 oczkach. Teraz, uwaga, przerabiam 9 oczek. Też właśnie w ten sposób tym naszym wzorem ściągającym, tym wzmocnionym. Czyli tak, pamiętajcie, że te wklęsłe tutaj oczka to są oczka prawe, a te wypukłe to są oczka ściągane, w razie jakbyście się pogubiły. Więc ja mam tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek przerobiłam. I teraz z tej strony mamy 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Gdzieś mi się oczko zgubiło, czyżby? Dobra, i teraz tak. To oczko jedno
i jedno oczko z tego brzegu, 2, 4, 6, 8, teraz tutaj mam 10 oczek, musimy przerobić sobie razem na prawo. To oczko powinno być w ten sposób. Czyli tutaj przerobiłyśmy 8, 10, 9, przepraszam. I teraz dwa kolejne przerabiamy razem na prawo. Wbijam się w te dwa od dołu i przerabiam je na prawo. I teraz odwracam robótkę. Pierwsze oczko ściągam bez przerobienia z drutu. Kolejne tutaj mam na lewo. Raz, dwa i tak dalej do markera. Lecimy i zatrzymujemy się jedno oczko przed markerem. Mam jedno oczko przed markerem, ja je sobie na razie ściągnę. Wyjmę sobie ten marker i wkładam z powrotem to oczko na drut lewy. I tak, te dwa kolejne oczka zamykamy razem na lewo tym razem. Więc wbijam się od środka w te dwa oczka, nawijam nitkę na drut i przerabiam je na lewo. Odwracam robótkę. I teraz tutaj widać tą przerwę z jednej strony i tu będzie widać przerwę z drugiej strony. I zobaczcie, tutaj oczywiście robiąc ten nasz wzór muszę dojść do tej przerwy. Czyli tak, tu pierwsze oczko ściągam z drutu. Następnie mam, tu jest oczko ściągane, prawe, ściągane. I to kolejne oczko i jedno oczko z tej tutaj części przerabiam razem na prawo, wbijając się w te dwa oczka od dołu. W ten sposób. Naciągam i odwracam. I powtarzam znowu to samo. Ściągam pierwsze oczko. Tutaj na lewej stronie przerabiam te oczka na lewo. I zatrzymuje się jedno oczko przed tą naszą przerwą. Zobaczcie. I to oczko, i to po przerwie przerabiam razem na lewo. W ten sposób zamykamy po kolei wszystkie oczka tutaj z jednej i z drugiej strony, a te na środku nam zostają. Odwracam robótkę. I znowu. Ściągam pierwsze oczko, tutaj mam oczko ściągane, prawe, ściągane, prawe, ściągane, prawe, ściągane. I teraz to oczko i kolejne oczko przerabiam razem od dołu, wbijając się na prawo. Dociągam tą nitkę, poprawię sobie jeszcze raz. Dociągam tą nitkę i odwracam znowu robótkę. I od początku. Ściągam pierwsze. Tutaj mam lewą stronę, więc przerabiam te oczka na lewo. I znowu dochodzę do jednego oczka z tej strony. Tu mam jedno oczko, tu po przerwie mam kolejne. I to oczko i kolejne po przerwie przerabiam razem na lewo. Dociągajcie sobie te oczka. Odwracam robótkę i znowu ściągam to pierwsze oczko. Tutaj mam to oczko ściągane, oczko prawe. Ściągane, oczko prawe, ściągane, oczko prawe i ściągane. Kolejne dwa razem od dołu tutaj na prawo. I dociskam sobie te oczka. Odwracam robótkę. Znowu pierwsze oczko ściągam z drutu i resztę mam tutaj na lewo. I lecę sobie oczkami lewymi, aż dojdę do jednego oczka tutaj przed przerwą. Tu mam jedno przed przerwą i jedno za przerwą. Ups. Muszę to złapać. Zaraz. Sytuacja uratowana i teraz to oczko i kolejne oczko razem przerabiam na lewo, czyli te dwa oczka razem na lewo. Znowu odwracam robótkę i kontynuuję to samo. Ściągam pierwsze oczko. Kolejne mam tutaj ściągane prawe, ściągane prawe, ściągane
prawe ściągane i dwa kolejne razem na prawo, wbijając się w te oczka od dołu. Przerabiam i dociskam, odwracam robótkę. I znowu ta sama sytuacja. Robimy tak długo, aż zamkniemy tutaj jedne te oczka z tej strony i z tej strony. I znowu ściągam pierwsze oczko, tutaj mam oczka lewe. Przerabiam sobie te oczka na lewo. Jedno oczko ma mi zostać na drucie. Jest. I teraz mam tutaj te dwa. Przerobić sobie kolejne to przed przerwą i to po przerwie razem na lewo. I docisnąć, żeby tutaj nie było luźno. Odwracam robótkę i lecę dalej. Zobaczcie, tutaj tworzy nam się taka główka już, co widać zresztą. Widzicie, jak nam się to układa? I znowu pierwsze oczko ściągam, tu mam oczko ściągane, prawe, ściągane, prawe, ściągane, prawe, ściągane. I te dwa kolejne razem od dołu, wbijając się w te oczka, przerabiam na prawo. Odwracam robótkę i znowu pierwsze ściągam, lewe, i kolejne, zobaczcie, znowu dwa razem na lewo. Ja zaraz wrócę do Was, jak zamknę sobie z jednej i z drugiej strony wszystkie oczka i pokażę Wam, co robimy dalej. Po przerobieniu i zamknięciu tutaj tych wszystkich oczek na bokach powinnyście mieć 10 oczek na drucie. 2, 4, 6, 8, 10. I co teraz robimy? Teraz będziemy sobie łączyć tutaj tą naszą część na okrągło, już tutaj będziemy tworzyły sobie stopę. Czyli będziemy robiły teraz to łączenie. Stąd tutaj sobie połączymy naszą piętę z resztą i później będziemy już leciały na okrągło. I jak to robimy? W tym momencie nasz początek rzędu będzie w tym miejscu, ponieważ będziemy zamykały sobie te oczka, więc to jest tutaj troszkę, przez chwilę będzie tylko w tym miejscu, później znowu zmienimy miejsce naszego markera. I co teraz robimy? Pierwsze oczko miałyśmy ściągane i to teraz tylko jeszcze ściągniemy, a później już nie będziemy go ściągać, tylko przerabiać normalnie na prawo. Czyli ściągamy sobie pierwsze oczko, tutaj te oczka, które mamy, już przerabiamy na prawo, bo skończyłyśmy robić naszą piętę. Teraz lecimy już wszystko na prawo. Te oczka, które poprzednio były ściągane, też przerabiamy już na prawo. Tak, ostatnie tutaj na prawo. I zobaczcie, tutaj z boku mówiłam Wam, żebyście przerabiały tymi oczkami lewymi, takimi babciowymi, ponieważ zobaczcie, jak my je zrobiłyśmy, mamy tutaj takie pętelki, takie od łańcuszka naszego i w te właśnie wszystkie, pod te pętelki będziemy się wbijać i nabierać oczka. I zobaczcie, miałyśmy 26 rzędów przerobić sobie tą wzmocnioną piętą. I teraz powinnyśmy mieć 14 takich łańcuszków tutaj z boku i w 14 tych łańcuszków powinnyśmy się wbić. Zobaczcie, tutaj w tym znajduje się to nasze oczko, więc w to oczko się nie wbijamy, tylko w kolejne. I nabieramy oczka. Tutaj sobie dociągnijcie, żeby tu nam nie powstała jakaś dziura. I tak, tu mam pierwsze, zobaczcie, tu mam znowu kolejny łańcuszek, czyli pod to się wbijam i mam oczko drugie. Tutaj. Teraz mam kolejny, tu mam kolejne oczko i mam już 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
I tu mam oczko 14. 14 oczek należy nabrać na druty. Następnie wyciągamy tutaj sobie ten drut i umieszczamy teraz z powrotem ten drut od przodu naszej skarpety. Czyli wkładamy sobie drut w te oczka, które tutaj zostawiłyśmy poprzednio, których nie przerabiałyśmy. Zobaczcie, tu jest pięta, teraz tutaj jesteśmy na tych oczkach z przodu. I teraz te oczka zwyczajnie przerabiamy sobie na prawo. Tu mamy 28 oczek z tej strony na z przodu skarpetki. Przerabiamy je zwyczajnie na prawo. Tak. I teraz wyciągamy sobie drut z tych oczek tutaj. I teraz tutaj z tego boku, z tej strony, musimy nabrać również 14 oczek tutaj na brzegu naszej pięty. Tutaj jest, marker jest w tym miejscu, przy pięcie. A my tutaj mamy nabrać 14 oczek. I patrzymy, gdzie jest nasze pierwsze oczko. Zobaczcie. Stąd wychodzi ta nitka, więc to nie jest to oczko. Tutaj mamy oczko. Możemy policzyć sobie również od góry 14 oczek. Tu mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli tu. Tu mamy 14 oczek. I również tutaj nabieramy te 14. Dociągnijcie sobie tutaj nitkę w tych łączeniach, żeby Wam nie powstała dziurka tutaj na łączeniu. I liczymy. Tu było 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i tu mam 14. 14 oczek nabrane i tu jest ten początek rzędu przy tej pięcie. No i co robimy? Tutaj wyciągamy sobie żyłkę i tu również ta żyłka ma być wyciągnięta. Wyciągniemy sobie na razie ten drut. No zobaczcie. Tutaj te 28 oczek ma być wciąż odseparowane od tej reszty, bo to jest cały czas przód, a tu mamy tył. Więc tu żyłki znajdują się właśnie po bokach, żeby te 28 tu było, a teraz tutaj mamy tą piętę i te nabrane oczka z boku pięty. Teraz musimy przerobić dwa rzędy na okrągło tutaj naszej, w zasadzie to już jest zapiętą. Także przerabiam oczka tutaj na prawo. Tutaj już nie będziemy żadnych wzorów stosować, tutaj już tylko będą oczka prawe. Natomiast będziemy sobie później jeszcze zamykały oczka tutaj na brzegach. I zobaczcie, dochodzę tutaj do tych oczek, które nabrałam sobie z boku pięty. W związku z tym, że czasami jak się nabierze oczka i tutaj były luźne brzegowe, mogą nam powstać tutaj dziury, to pierwszy rząd tych oczek przerobimy sobie jako oczka przekręcone. Czyli zobaczcie, wbijam się w to oczko od środka i za tylną nitkę przerabiam to oczko na prawo. Jeszcze raz. Od środka i za tylną nitkę przerabiam oczko na prawo.
Będą to oczka prawe przekręcone, ponieważ normalnie byśmy wbijali się tutaj za przednią nitkę oczka, natomiast wbijemy się w środek oczka i tu za tylną nitkę przerabiamy te oczka na prawo. Będą to oczka przekręcone, ale tylko na tych brzegach. Kiedy skończymy ten brzeg i przejdziemy do przedniej strony skarpetki, to z powrotem zrobimy oczka zwyczajnie prawe, wbijając się od przodu w nitkę. Zobaczcie, przerabiam sobie tutaj te na brzegu oczka jako oczka przekręcone i teraz zobaczcie, przechodzę do tego tutaj przodu skarpetki, wyciągam sobie drut i te z przodu oczka przerabiam sobie zwyczajnie na prawo, wbijając się w przednią nitkę oczka. Tutaj sobie dociągnijcie z brzegu, bo tu będzie łączenie. Dociskajcie tutaj na brzegu sobie te oczka. I tutaj te oczka przerabiam zwyczajnie na prawo, wbijając się w przednią nitkę oczka. W ten sposób. Tutaj zobaczcie, dochodzę do tych oczek, które tutaj nabrałam sobie na brzegu. Wyjmę sobie tutaj ten drut, a ten wsadzę z powrotem w oczka. I te oczka tutaj z brzegu również przerobię sobie jako oczka przekręcone. Tylko te na brzegu. I znowu, tutaj to pierwsze oczko sobie docisnę jako przekręcone, czyli od środka wbijam się i za tylną nitkę przerabiam. Od środka i za tylną nitkę. W ten sposób przerabiamy sobie tutaj te oczka brzegowe. I to jest nasz pierwszy rząd. Jeszcze jeden rząd przerobimy na okrągło. Z tym, że już normalnie te oczka tutaj na brzegach będziemy przerabiać zwyczajnie oczkami prawymi, wbijając się od przodu. I to jest ten pierwszy rząd, tutaj już mam marker. I od tego momentu już wszystkie oczka przerabiamy na prawo, nie jako skrzyżowane, tylko normalne prawe. No i lecimy, zobaczcie, ten drugi rząd, po prostu tutaj już będzie do markera cały czas na prawo. Normalnie na prawo, nie jako oczka przekręcone. Zobaczcie, dochodzę tutaj do tych oczek z brzegu. I te oczka już normalnie przerabiam za przednią nitkę na prawo. Już nie jako oczka przekręcone, tylko zwykłe prawe oczka przerabiane na okrągło. I ten cały rząd do markera przerabiamy na prawo. I za chwilę w trzecim rzędzie będziemy zamykać sobie tutaj oczka, żeby wrócić do stanu, kiedy miałyśmy 28 oczek na naszej pięci. Ja już przerobiłam ten jeden rząd i teraz mamy rząd tak jakby trzeci i tutaj będziemy zamykać sobie dwa oczka na brzegach. Więc tu lecimy oczkami prawymi i zatrzymujemy się dwa oczka tutaj przed końcem na tym drucie. Dwa oczka. Tu lecimy sobie oczkami prawymi. Zobaczcie, zostały mi dwa oczka tutaj na tym drucie i te dwa oczka przerabiam razem, wbijając się od dołu w te oczka i przerabiam je razem na prawo. One będą przechylały mi się w prawą stronę. Teraz tutaj mam te oczka na brzegu naszego przodu skarpetki. Ten drut wyciągam, tamten umieszczam z powrotem w oczkach. I te tutaj oczka przerabiam normalnie na prawo. Następnie jak przerobię te oczka z tego drutu, to na drugim drucie będziemy zamykały oczka. Znowu na brzegach tutaj
skarpetki. Żeby powstało nam coś takiego, zobaczcie. Tutaj ten element teraz robimy, że on będzie, ta skarpetka nam tutaj teraz będzie się zmniejszała w ten sposób. Więc tu przerabiam te oczka prawe. Do końca samego. Odwracam. Tu wyciągam drut z tyłu, a ten umieszczam z powrotem. I zobaczcie, te dwa pierwsze oczka. Pierwsze oczko ściągam sobie z drutu w ten sposób. Ono było w ten sposób, więc ściągam je tak jakby na prawo. Od dołu. Drugie oczko przerabiam na prawo i teraz to pierwsze przeciągam nad tym oczkiem. W ten sposób zamknęłam kolejne oczko. Przerabiam sobie oczka, aż dojdę do markera. I jak dojdę do markera, to następnie będę przerabiała znowu dwa rzędy zwyczajnie na prawo. Czyli teraz znowu przerabiamy dwa rzędy na prawo, dwa okrążenia, czyli jedno, drugie i w trzecim znowu będziemy zamykać tutaj oczka z tej strony i z tej strony. Czyli teraz robimy dwa rzędy oczek zwyczajnie na prawo, bez zamykania ani dodawania oczek. Ja przerobiłam sobie dwa rzędy oczkami prawymi i teraz lecę trzeci rząd i w trzecim rzędzie znowu będę zamykała oczka na brzegach. Pokażę Wam ostatni raz, jak się zamyka te oczka na brzegach, a następnie będziecie zamykały te oczka tak długo, aż tutaj na tej części tylnej znowu będziecie miały tyle samo oczek, co pierwotnie na drutach, czyli ma być 28 oczek. Czyli musimy tak długo redukować sobie te oczka na bokach, aż dojdziemy do tej liczby, którą miałyśmy tutaj oczek na początku na drucie. Znowu zobaczcie, jestem dwa oczka tutaj przed tą moim przodem na tym drucie. Łapię je sobie od dołu i przerabiam razem na prawo. Tutaj na prawo. Następnie wyciągam sobie ten drucik z przodu. Umieszczam go w oczkach. Tutaj przerabiam oczka na prawo. Jak już przerobiłyście tutaj te oczka na prawo z przodu skarpetki, wyciągamy ten drut i tutaj napięcie znowu z brzegu musimy zamknąć sobie jedno oczko. A zamykamy je, przypominam ostatni raz, w ten sposób, że ściągamy pierwsze oczko z drutu, jak na prawo, drugie oczko przerabiamy na prawo, a to pierwsze ściągnięte przeciągamy nad tym oczkiem i dochodzimy do markera. W momencie, kiedy dojdziemy do markera, musimy przerobić znowu kolejne dwa okrążenia, zwyczajnie na prawo, bez dodawania i zamykania oczek. Jestem tutaj i teraz znowu dwa okrążenia na prawo i w trzecim okrążeniu zamykamy z tej strony i z tej strony. Tutaj z przodu skarpety nie zamykamy, tylko zaraz przed tym przodem i zaraz po przodzie, czyli na tych drutach. Na tych 28 oczkach nic nie robimy. I tak długo będziemy zamykać w co trzecim rzędzie tutaj te oczko i tu oczko, aż tu z tyłu napięcie będziemy miały z powrotem 28 oczek na drutach. Ja wrócę do Was, jak już zamknę sobie i tu będzie moja liczba równała się tej liczbie, która znajduje się tutaj, czyli 28 oczek. Kiedy już zamknęłyście odpowiednią ilość oczek, że tutaj zarówno z przodu, jak i z tyłu macie po 28 oczek, to w tym momencie ten znacznik już tutaj nie jest nam potrzebny. Zobaczcie, jak wygląda tutaj skarpeta po zamknięciu tych oczek na boku. Zobaczcie. Tutaj już nam się ułożyło to w ten sposób. To jest dokładnie to miejsce tutaj. Tutaj właśnie ta skarpeta nam się zwęża. I co teraz będziemy robić? Ja sobie ten znacznik umieszczę gdzieś tutaj z boku, bo tutaj jest nasz przód robótki i tutaj był nasz początek rzędu, na samym początku. I teraz co nam pozostało, to dziergamy po prostu zwyczajnie na okrągło
do momentu, kiedy zostanie nam około 4 cm przed końcem paluszków. Przymierzamy sobie do stopy i około 4 cm przed tym naszym największym palcem zatrzymujemy się i będziemy zamykać sobie oczy, oczka na szczubek skarpetki. Czyli teraz nie pozostaje nam nic innego, jak dziergać zwyczajnie na okrągło cały czas, aż dojdziemy do około 4 cm przed naszymi palcami. Czyli po prostu zwyczajnie lecimy w okrążeniach oczkami prawymi, aż do 4 cm przed końcem naszych paluszków. Kiedy wydziergałyście już odpowiednią długość Waszej skarpetki tutaj na stopę, przechodzimy do zamykania sobie oczek tutaj na bokach skarpetki, na nasze paluszki. I jak to wygląda? Ja sobie tutaj zaznaczyłam, umieściłam znacznik w tym miejscu, żebym wiedziała, gdzie mam początek, gdzie mam koniec rzędu, dla pewności. I co robimy? Będziemy zamykać oczka zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Zarówno tu, tu, jak i z tyłu, po obu stronach także. I jak to robimy? Przerabiamy pierwsze oczko na prawo, następnie ściągamy jedno oczko, jak do przerobienia, na prawo, przerabiamy oczko drugie na prawo i to ściągnięte przeciągamy nad tym oczkiem. Chodzi o to, żeby oczka układały nam się, przechylały nam się w lewą stronę. Następnie lecimy wszystkimi oczkami na prawo i zatrzymujemy się trzy oczka przed końcem na tym drucie. Czyli tutaj lecimy wszystko na prawo i zatrzymamy się trzy oczka przed końcem tego drutu. Bo to z każdej strony będziemy zamykały teraz oczka, więc najpierw z jednej strony z przodu skarpetki, później z drugiej strony z tyłu skarpetki. Mamy trzy oczka. Te dwa oczka zamykam razem, wbijając się w te oczka od dołu i przerabiam je na prawo. Kolejne oczko przerabiam na prawo. Odwracam robótkę, wciągam sobie tutaj żyłkę, ten drut umieszczam z powrotem w oczkach, a z tego drugiego wyciągam sobie drut. I tutaj robię dokładnie to samo, co z tamtej strony, czyli przerabiam pierwsze oczko na prawo, drugie oczko ściągam bez przerobienia, trzecie przerabiam jak na prawo i to oczko przeciągam, zgubiłam, czyli jeszcze raz. Spadło mi oczko z drutu i się spruło. Jeszcze raz. Tu mam to ściągnięte oczko, poprawimy sobie. To oczko na prawo, a to oczko przeciągam nad tym oczkiem przerobionym. Znowu lecę do trzech oczek przed końcem moich oczek na tym drucie. I z tamtej strony będę zamykała, wbijając się w te dwa oczka od dołu. Czyli dochodzę już pomału do końca. Zobaczcie, mam trzy oczka na drucie i te dwa oczka przerabiam od dołu razem na prawo, wbijając się w te oczka od dołu, przerabiam je na prawo, ponieważ te oczka mają przechylać mi się w prawą stronę, więc od dołu się w nie wbijam i przerabiam je na prawo. Ostatnie oczko na prawo. Odwracam robótkę i teraz ten rząd, całe to okrążenie w zasadzie, przerabiam na prawo, bez zamykania oczek. Czyli tutaj wszystkie oczka lecimy na prawo. Całe okrążenie, nic tutaj nie zamykamy. Po prostu lecimy do naszego markera na prawo. Przerobiłam już całe to okrążenie na prawo. Jestem w tym miejscu, gdzie mam początek rzędu. Tu jest mój marker. I znowu zamykam sobie oczka. Czyli oczka będziemy zamykały w co drugim rzędzie. Czyli jeden rząd zamykamy oczka z każdej strony, czyli już tu na początku, na końcu tego drutu z przodu i znowu na początku drutu z tyłu i na końcu drutu z tyłu. Jeszcze raz Wam pokażę, a później będziecie zamykały już same.
Czyli pierwsze oczko przerabiam na... Co mi tak brzydko schodzą te oczka? Pierwsze oczko przerabiam na prawo. Drugie oczko ściągam jak na prawo. Trzecie oczko przerabiam na prawo i to ściągnięte przeciągam nad tym prawym. Lecę oczkami prawymi do trzech oczek przed końcem. Z tej strony oczka przechylają nam się w lewą stronę, a na końcu tutaj drutu oczka będą nam się przechylały w stronę prawą. Co jest akurat ważne, żeby ładnie one się układały i wyglądało to estetycznie przy skarpetce. I tu mamy trzy oczka przed i te mają się nam przechylać w prawą stronę, więc wbijam się w te dwa oczka od dołu, przerabiam je na prawo, przechyla mi się to oczko w prawą stronę i ostatnie oczko na tym drucie przerabiam na prawo. Odwracam robótkę, wyciągam sobie tutaj tą żyłkę, ten drut wyciągam z oczek z tyłu, wsadzam sobie tu z przodu teraz. I z tej strony dokładnie to samo, co na stronie z przodu. Czyli pierwsze oczko przerabiam na prawo, drugie ściągam jak do przerobienia na prawo, trzecie przerabiam na prawo i to drugie ściągnięte przeciągam nad tym pierwszym, nad tym oczkiem przerobionym na prawo. I teraz tutaj przerabiam oczka wszystkie na prawo i zatrzymuję się trzy oczka przed końcem. I te trzy oczka przed końcem, dwa oczka pierwsze zamkniemy sobie razem na prawo, łapiąc się za nitkę od dołu tych oczek, wbijając się od dołu, czyli już mam trzy oczka, w te dwa oczka muszę zamknąć, czyli wbijam się od dołu w te dwa oczka i przerabiam je na prawo, a to ostatnie oczko przerabiam na prawo. I teraz znowu kolejny rząd. Cały przerabiamy samymi oczkami prawymi i rząd następny dopiero zamykamy oczka tutaj z każdej strony. I znowu jeden rząd cały na prawo, jedno całe okrążenie na prawo i później znowu zamykamy oczka, czyli oczka zamykamy w co drugim rzędzie. Zobaczcie, jak to tutaj później wygląda. Dlatego zamykamy raz oczka przechylone w prawą stronę, raz oczka przechylone, raz przechylone w lewą stronę, raz przechylone w prawą stronę. Dzięki temu one nam się, zobaczcie, tak ze sobą schodzą. Tak to się schodzi tutaj do tego paseczka z boku skarpetki. Zobaczcie, tu jest ten pasek, a tu schodzą nam się oczka. Gdybyśmy zrobiły na odwrót, te oczka źle tutaj zamykały, nie schodziłyby nam się tak ładnie i nie wyglądałoby to tak estetycznie. Oczywiście ta skarpetka, jak wiecie, jeszcze jest przed praniem, więc nie jest, te oczka nie układają się tak, jak powinny, ale po praniu już wszystko będzie pięknie wyglądało. Także lecimy w ten sposób i teraz Wam powiem, jak długo zamykamy, jak będziemy zamykały te oczka. Najlepiej przymierzyć sobie tą skarpetę na własną stopę. Bądź na stopy tej osoby, dla której robimy te skarpetki. Ja Wam pokażę. Zakładam sobie tą skarpetkę na mój... W sumie to tak to zrobię. I to wyciągnę. Zakładam tą skarpetkę na mojego blokera, na mój bloker. Tu mam piętę. I zobaczcie. Tutaj mamy te nasze paluszki. Ciach. Wsadzam sobie te nasze paluszki z powrotem. No i tak, jak założymy na stopę naszą skarpetkę, a tu mam żyłkę, zobaczcie. To widzimy, ile jeszcze nam brakuje tutaj do góry rzędów. Tutaj oczywiście ten bloker jest dużo większy, bo to jest ten, po to jest, żeby naciągały nam tą skarpetkę i prostowały. Natomiast Wasze stopy zakładam, że gdzieś w tym miejscu powinny się znajdować. I kiedy zobaczymy, że nasze oczka już, tutaj powiedzmy są nasze palce, już można ze sobą złączyć za palcami, nie naciągając specjalnie, bo będzie to niestety za ciasna skarpeta, tylko lekko
łapiąc sobie tutaj, jeżeli już się palce schodzą, to znaczy, że już starczy zamykania oczek. I wtedy będziemy już używać tak zwanego kitchener stitch, czyli ściegu kuchennego, żeby zamknąć sobie oczka tutaj na paluszkach. Zobaczcie, żeby był taki efekt, jakbyśmy po prostu w dalszym ciągu dziergały. Kiedy nasza skarpeta już tutaj jest zrobiona odpowiednio na odpowiednią długość, zobaczcie, jak zamknęły nam się już paluszki. Mi tutaj zostało 10 oczek na przedzie i 10 oczek z tyłu. Przygotowujemy sobie teraz niteczkę i igłę dziewiarską i będziemy zszywać sobie te palce za pomocą ściegu kuchennego, tak zwany kitchener stitch. I uwaga, ja Wam po kolei pomału będę pokazywała krok po kroku, co robimy, i Wy robicie to samo, co ja. Początek jest trochę inny, natomiast później będziemy powtarzać 4 kroki cały czas do samego końca. Z początku mamy tak. Igiełką wbijamy się w pierwsze oczko, tak jakbyśmy chciały przerobić to oczko na prawo. Czyli, no to oczko mi się źle układa, ja je sobie poprawię. Tak powinno się układać. Czyli w to oczko wbijamy się jak na prawo od przodu robótki. I zostawiamy to oczko na drucie. Następnie, coś ta nitka mi tutaj się popsuła. Następnie wbijamy się w tylne teraz oczko, w to pierwsze, jak na lewo. Czyli tu od środka wbijamy się w to oczko, jakbyśmy chciały przerobić je na lewo. I zostawiamy to oczko na drucie. Teraz wracamy sobie tą nitką do przodu. I teraz będziemy już powtarzać sobie ten element. I tak. Wbijamy się igłą jak na prawo w pierwsze oczko z frontowego naszego drutu. Czyli jak na prawo w pierwsze oczko frontowe i ściągamy to oczko z drutu. Przeciągamy nitkę przez to oczko. Następnie w pierwsze teraz oczko z naszego drutu z przodu wbijamy się jak na lewo, ale zostawiamy to oczko na drucie. Jak na lewo i zostawiamy to oczko na drucie. Teraz krok trzeci. Igła jak na lewo w pierwsze oczko z tylniego drutu. Czyli w to oczko wbijamy się jak na lewo i ściągamy to pierwsze oczko z tylnego drutu już z tego drutu. Ściągamy. Ściągamy. Teraz krok czwarty, igła jak na prawo w pierwsze oczko z tylnego drutu i zostawiamy to oczko na drucie. Czyli wbijam się jak na prawo w to pierwsze oczko z tylnego drutu i zostawiam je na drucie. W ten sposób. I wracam do kroku pierwszego. Powtarzam krok pierwszy. Igła jak na prawo w pierwsze oczko przedniego drutu, czyli w to oczko, i ściągam to oczko z drutu. Drugi krok. Igła jak na lewo w pierwsze oczko z przodu. Też mi krzywo się to oczko układa. Ja sobie je poprawię, bo powinno być w ten sposób. Igła jak na lewo w pierwsze oczko z przodu na przednim drucie. W ten sposób. I teraz krok trzeci. Igła jak na lewo w pierwsze oczko z tylniego drutu i ściągamy to oczko z drutu. W ten sposób. Ta nitka mnie tu denerwuje. Dobra. I krok czwarty. Igła jak na prawo w pierwsze oczko z drutu tylnego. Czyli jak na prawo w pierwsze oczko z drutu z tyłu. I zostawiamy to oczko na drucie. I powtarzamy teraz, uwaga, znowu ten sam element. Od pierwszego do czwartego. Jeszcze raz dla pewności Wam pokażę. Czyli tak, ten element będziecie powtarzały cały czas. Krok pierwszy. Igła jak na prawo w pierwsze oczko drutu z przodu. Igła jak na prawo w pierwsze oczko z drutu z przodu. To jest krok pierwszy. I ściągamy to oczko z drutu. Następnie krok drugi.
igła jak na lewo w pierwsze oczko z drutu i zostawiamy je na tym drucie. Pierwsze oczko z drutu przedniego. Teraz igła, krok trzeci, igła jak na lewo w pierwsze oczko z drutu tylnego i ściągamy to oczko z drutu. To jest krok trzeci. I krok czwarty, igła jak na prawo w pierwsze oczko z tylnego drutu i zostawiamy to oczko na drucie. Czyli jak na prawo i zostawiamy to oczko na drucie. W ten sposób. I teraz przechodzimy już po kolei do tych kroków od pierwszego do czwartego. Cały czas powtarzając, aż dojdziemy do końca naszego tutaj, do ostatnich oczek. U mnie już tutaj jest, zobaczcie, zszyte. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj oczywiście oczko po wypraniu się wyprostują, natomiast zobaczcie, wszystko wygląda jakby było tak właśnie zakończone, jakby tu w ogóle szwu nie było. Teraz, jak już mamy zamknięte skarpetki, pozostaje nam tylko i wyłącznie pochować nitki w środku. I jak już pochowamy te niteczki, wyprać. Nie zapomnieć oczywiście zblokować i pochwalić się na mojej grupie Gosia Paluch Projekty na szydełku i na drutach, gdzie ja Wam serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na moje pozostałe filmy.